Przedstawiamy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Pan Zygmunt Zarzecki, uprzejmie proszę o szyderę z Trzaskowskiego i jego matki, która jako TW donosiła na Leopolda Tyrmanda. Mamy rok poświęcony Tyrmandowi. No rzeczywiście mamy rok poświęcony Leopoldowi Tyrmandowi. Na niego donosił nie jeden tajny współpracownik. On zresztą tam się wielu rzeczy domyślał i wspomina o tym między innymi w dzienniku 1954. Nawiasem mówiąc, tam wielokrotnie relacjonuje swoje spotkania z tym agentem 33. No to on rzeczywiście tam z całą pewnością na niego donosił, ale nic nie wiem o tym, żeby tam wśród tych donosicieli była matka pana Trzaskowskiego, więc proszę się nie gniewać, ale nie spełnię pańskiej prośby. Pan Damian Hajnich. Panie Stanisławie, czy według pana jest jakiś aspekt, jakaś dziedzina, w której gospodarka centralnie planowana i socjalizm sprawdzają się lepiej od gospodarki wolnorynkowej? No nie ma, wydaje mi się, że nie ma, bo wydawałoby się, że taką dziedziną, gdzie centralne planowanie przynosi rezultaty, są zbrojenia. No, z pozoru tak by wyglądało, ale proszę zwrócić uwagę, jakim kosztem odbywały się zbrojenia w państwach o gospodarce centralnie planowanej, a jakim kosztem w gospodarce rynkowej. Otóż w gospodarce rynkowej programy zbrojeniowe na ogół nakręcały koniunkturę. Natomiast w gospodarce centralnie planowanej, socjalistycznej, no to odbywało się i odbywa zresztą w Korei Północnej kosztem sprowadzenia ludzi tam do bardzo takiego dużego niedostatku, jeśli nie do nędzy. Tak zresztą tam powiedział kiedyś prezydent Pakistanu, że będziemy jedli trawę, a zbudujemy arsenał jądrowy. No to właśnie jest ilustracja tego. Amerykanie, kiedy budowali arsenał jądrowy, to nie byli przez nikogo zmuszani do jedzenia trawy. I to jest ilustracja wyższości gospodarki rynkowej nad gospodarką centralnie planowaną. Zresztą w samej Rosji Sowieckiej, proszę zwrócić uwagę, że Lenin, dla którego gospodarka wolnorynkowa to była coś po prostu tak wstrętnego, że musiało mu się zbierać na mdłości, a jednak był zmuszony po okresie komunizmu wojennego przywrócić NEP i tam, krótko mówiąc, dopuścić mechanizmy rynkowe i tak jakby krople deszczu padły na wyschniętą ziemię, od razu gospodarka odżyła tam, ale pojawiło się dwóch wrogów klasowych, Nepman i Kułak, no i trzeba było ich tam załatwić, no i ich załatwiono. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, skąd się bierze ograniczanie praw własności pod maską walki z wirusem? No stąd, że promotorzy rewolucji komunistycznej skwapliwie wykorzystali tę okazję, że rządy pod pretekstem walki ze zbrodniczym koronawirusem przejęły władzę dyktatorską, zwłaszcza w gospodarce. No to jazda, to tym lepiej. I właśnie to tym to tłumaczę. Pan Łukasz Sowul, co pan sądzi o postaci Bronisława Wilsztajna, masą Żyd i syn komunisty, będący autorytetem dla wyznawców Prawa i Sprawiedliwości, który spenetrował prawdę o broni masowego rażenia w Iraku? No, ja znam pana Bronisława Wilsztajna, muszę powiedzieć, że z najlepszej strony. Usłyszałem o nim po raz pierwszy w latach 70., kiedy to tworzyła się tak zwana opozycja demokratyczna, no i on tam brał udział w tej opozycji demokratycznej i dosyć odgrywał pewną rolę, no na tyle, że o nim usłyszałem. To wymagało to w tamtych czasach trochę charakteru, muszę powiedzieć. Dzisiaj tam wielu ludzi przesadza, że to stalinowskie praktyki tam w trzecim programie Polskiego Radia, no widać wyraźnie, że Stalin im
nigdy nie przetrzepał tyłka, bo inaczej by tu ćwierkali. A jeśli chodzi o Bronisława Wittsteina, no to mason, będący autorytetem dla wyznawców PiS. Ja nie wiem, czy pan Wittstein rzeczywiście jest takim autorytetem, ale jeżeli jest, to nie jest jedynym masonem, który w kręgach wyznawców Prawa i Sprawiedliwości cieszył się bardzo dobrą opinią. No, takim człowiekiem był na przykład Jan Olszewski, były premier, już nie żyjący. On był masonem, zresztą nie on jeden, no, ale był bardzo porządnym człowiekiem, patriotą polskim niewątpliwie. Więc to, że ktoś tam, zresztą inni też, ja jednego wielkiego mistrza nawet znałem, mianowicie pana Cegielskiego, który był, nie wiem czy nie, czy jest nadal, mistrzem Wielkiej Loży Narodowej, takiego konserwatywnej gałęzi masonerii, jak na Garbatego oczywiście. No a wśród tych masonów, to bo Bronisław Wittstein zdaje się jest w Wielkim Wschodzie, wśród tych masonów są rozmaici. Na przykład jak przyjechał do Polski taki wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji, jeśli dobrze pamiętam, nazywał się Gilbert Abergel, no to witał go tutaj pan redaktor Adam Wysocki. Pozwoliłem sobie wtedy na złośliwą uwagę, że cały batalion służb bezpieczeństwa się musiał zapisać do masonerii, skoro tak to wygląda. No, jeśli chodzi o broń masowego rażenia w Iraku, o to, że aha, jeszcze syn komunisty, no, rzeczywiście, no i co z tego? No, sam Bronisław Wittstein komunistą nie jest, no ale to nikt nie może odpowiadać za to, że miał jakiegoś ojca, zwłaszcza jeśli się z jego poglądami nie identyfikuje, bo co innego jak się identyfikuje, no to wtedy jak, ale znałem również innego takiego syna komunisty, mianowicie Antoniego Zambrowskiego, który był synem Romana Zambrowskiego, niewątpliwie nie tylko komunisty, ale i powiedzmy sobie zbrodniarza. No ale on był całkiem inny, on był całkiem inny, nigdy ani tego synostwa nie dyskontował, ani też nie dyskontował swojego żydostwa. On ochrzcił się w kościele katolickim, był bardzo pobożny. Naprawdę bardzo porządny, był bardzo porządnym człowiekiem. Także to wolałbym tutaj nie wchodzić w takie stereotypy, a że spenetrował prawdę o broni masowego rażenia w Iraku, no to właśnie ja to przypominam, że cały świat zachodził w głowę, gdzieś tą zbrodniczy Saddam Hussein ukrył tę broń masowego rażenia. Okazało się, że w ogóle jej nie było, no ale dopóki żeśmy się nie dowiedzieli, że jej nie było, to cały świat zachodził w głowę. No i jakoś nie mógł natrafić na tę broń. Bronisław Wittstein, nie ruszając się z Warszawy, spenetrował prawdę taką, że Saddam Hussein ukrył broń masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to wszystko się w jednej chwili stało jasne i tak dalej. Muszę powiedzieć, że to bardzo dowcipna była teoria. Pan Dominik Figiel. Szanowny panie, po co badania, analizy Nagrody Nobla itp. z zakresu ekonomii, jak nikt z tej wiedzy nie wyciąga wniosków w sensie wdrażania dobrych praktyk? Mam tu na myśli m.in. Friedmana, Hayeka, Misesa itd. Czy w ogóle jakieś dociekania z zakresu ekonomii mają sens w dzisiejszym świecie? Czy możliwe jest, żeby cokolwiek z tych projektów wdrożyć? Bardzo dziękuję za odpowiedź. No, zawsze jest możliwe. Zawsze jest możliwe, że albo konieczność, albo zdrowy rozsądek, albo jedno i drugie połączone mogą doprowadzić do tego, że przynajmniej niektóre słuszne, trafne rozwiązania ekonomiczne będą zastosowane. Także jest sens tutaj prowadzić dociekania i formułować różne tezy. Na wypadek, jeśli, bo to wie pan, to każda słuszna myśl, raz rzucona w powietrze, prędzej czy później znajdzie swojego amatora. Także warto takie myśli formułować, warto takie myśli utrwalać, że jak amator się pojawi, żeby nie był skazany na poszukiwanie po omacku, tylko żeby już miał gotowce.
pan Daniel Książek. Witam serdecznie. Jakie służby na obecną chwilę wiodą prymat w naszym nieszczęśliwym kraju, bo się pogubiłem? O, proszę pana, no to chciałby pan tak wiedzieć dokładnie, jakie służby tutaj. To jest wiedza tajemna. Ja mam swoją ulubioną teorię spiskową, według której prymat dzisiaj, tak jak pan tu pisze, wiodą służby amerykańskie, no bo akurat jesteśmy pod amerykańską kuratelą i na pozycji lidera politycznej sceny jest ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, więc służby amerykańskie również z domieszką żydowskich, bo tutaj przypomnę, że pewne sprawy takie jak na przykład odstąpienie od nowelizacji ustawy, tej nowelizacji o ustawy o IPN-ie, no to delegaci rządowi negocjowali z Mossadem gdzieś tam w Wiedniu czy gdzieś. Także takie. Ale to oczywiście w tej chwili mamy polityczną wojnę, między innymi dlatego, że niemieckie służby, które całkiem tutaj wpływów nie utraciły, chcą te wpływy odzyskać, między innymi dlatego, żeby sparaliżować projekt Trójmorza. Ten projekt Trójmorza na razie nie wychodzi poza sferę projektu, ale Niemcy uważają, że trzeba dmuchać na zimne, dlatego że on w razie realizacji zagroziłby przynajmniej dwóm ważnym interesom niemieckim. Także tak to wygląda z mojej perspektywy. Sebastian Żebrowski. Jak pan ocenia powstanie w getcie warszawskim? No, jak mam oceniać? No, odbyło się. Niemcy stłumili to powstanie, podobnie jak i powstanie warszawskie, z tym, że powstanie warszawskie trwało dłużej, miało większy rozmach i tak dalej, podczas kiedy w getcie trwało stosunkowo krótko, no i miało rozmach mniejszy, ale bo też w 1943 roku nie było szans na szybką odsiecz z jakiejkolwiek strony. W związku z tym inicjatorzy tego powstania właściwie, to zresztą wszyscy mówią i tak było naprawdę, że chodziło o to, żeby tak uratować, że tak powiem, honor narodu żydowskiego, żeby tak nie było, że się dali bez żadnego oporu zaprowadzić do rzeźni. Rzeczywiście tutaj motywacja była honorowa i myślę, że z tego powodu powstanie w getcie warszawskim zasługuje na szacunek. Pan Stanisław Fabiański. Szanowny panie Stanisławie, proszę o informację, czy był pan kiedykolwiek werbowany przez służby, mafię i loże? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? No, nie byłem werbowany, chyba że za próbę werbunku można by uznać taką oto sytuację. W maju, 12 maja, w czasie stanu wojennego w 1982 roku, zostałem aresztowany przez takiego kapitana Kłaka. Nie wiem, czy to prawdziwe nazwisko, ale tak się przedstawił. No i on mnie tam próbował przesłuchiwać w komendzie milicji na Ursynowie, bo mieszkałem wtedy na Ursynowie. Był strasznie skacowany, aż litość brała patrzeć. No ale i widać było, że on tak, no przesłuchuje mnie, ale tak naprawdę to nic o mnie nie wie. No i tam takie pytania bez sensu mi trochę zadawał. Wreszcie, jeśli już podjął próbę werbunku, to ona wyglądała tak. Panie Michalkiewicz, a może wspólnie byśmy budowali Polskę, ale socjalistyczną. I tak mi tu groził palcem. Ja powiedziałem, proszę pana, no ja się na budownictwie nie znam, zwłaszcza socjalistycznym, ale słyszałem, że w biurze politycznym jest Albin Siwak, on jest majstrem budowlanym, to wy z nim budujcie socjalizm, a ja już się będę tylko przyglądał. On mówi tak, no ja mówię, no tak, no to jedziemy do Pałacu Mostowskich. Mówię, no trzeba było od razu tak mówić. Jeśli chodzi o mafię, no to nie, niestety nie znam, nie wiem, niestety czy stety, nie znam żadnego gangstera i nie byłem przez żadną mafię werbowany. Zresztą co ja bym, na co ja bym się mafii przydał. Jeśli chodzi o loże, to
Pan mistrz, wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej, pan profesor Cegielski, kiedyś podczas audycji telewizyjnej poświęconej masonerii, kiedyś mi powiedział, że pan jeszcze będzie naszym członkiem, ale no to nie zachęcał mnie, tylko tak, taką przepowiednię wygłosił, która jak do tej pory się nie sprawdziła, więc tak to wyglądało. Dawid Born Pro. Szanowny panie redaktorze, oglądam i czytam pańskie teksty od lat. Porusza pan mój umysł i dotyka serca, a spostrzegawczość niezmiennie mi imponuje. Nominowałem pana do Hot 16 Challenge i tak dalej. Wiem, że odpowiedź jest mało prawdopodobna, w związku z tym chciałbym zapytać, czy ma pan jakieś swoje ulubione cytaty, aforyzmy, mądrości życiowe lub powiedzonka? Bardzo mi się podoba zawsze, jak pan mówi, szczególnie to, że wszystko gra i koliduje. No to nie jest mój wynalazek, to gitowcy tak mówią, widocznie to słowo koliduje im się bardzo spodobało. Natomiast oczywiście, że mam i to no, na przykład, kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat, albo lepiej tęsknić niż nie tęsknić wcale. To są bardzo dobre, aforyzmy. No a już obfitość tych aforyzmów można czerpać z literatury starożytnej, rzymskiej, bo Rzymianie każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. I na przykład no, taką sentencję, która akurat w tej chwili nabiera nieoczekiwanej aktualności, to jest cuius est condere, eius est tollere, to znaczy kto ustanowił, ten może znieść. Także to Rzymianie nie, tam nie bardzo wierzyli w jakieś spontane odloty, tylko raczej trzymali się, stali bardzo mocno na ziemi. Pan Michał Klimczak. Szanowny panie redaktorze, z racji, że pięknie posługuje się pan językiem polskim, czy mógłby ułożyć pan wiersz, krotochwilę, aforyzm opisujący obecny stan naszego państwa? Życzę zdrowia i nam wszystkim, żeby pańska twórczość dawała nam jak dodawała nam jak najdłużej otuchy w czasach zbrodniczego koronawirusa w tym nieszczęśliwym państwie. Pozdrawiam serdecznie. No, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Nie wiem, czy bym mógł, no musiałbym spróbować. Ja niestety nie mam takiego talentu poetyckiego, czy tam rymotwórczego, tak jak na przykład kolega Miszalski, czy jak na przykład Janusz Potański, bo on miał piekielną zdolność do takiego rymotwórstwa, ale no kiedyś tam z kolegą Miszalskim w dobrym chmielu napisaliśmy przemówienie Gierka w wiersze. Więc ono bardzo ładnie się kończyło. Tam Polska lepiej nam się żyje, Polska rośnie w siłę, a kto nie wierzy, temu dam wryłę i poślę na Sołówki. Do was się zwracam, towarzysze półgłówki. Chodźcie za mną, a każdy pysk umoczy w melasie. Kończę, towarzysze, reszta będzie w prasie. Pan Bartek Wincenciak. Panie Stanisławie, jak się pan odnosi do kary śmierci za korupcję? No, jestem przeciwny temu, żeby za korupcję groziła kara śmierci. Nie dlatego, żebym tutaj specjalnie się korumpował, tylko dlatego, że to są dwa sposoby walki z korupcją. Jeden to właśnie tak wzmacniać represyjność prawa i tutaj ta sugestia to by w tym kierunku szła. Natomiast ja nie uważam, żeby to było konieczne, bo można z korupcją walczyć i to znacznie skuteczniej w ten sposób, że będzie się usuwało okazje do korupcji. One zawsze jakieś tam będą, ale będzie się usuwało okazję. No, na przykład teraz tam pan Szumowski jest oskarżany czy podejrzewany o to, o nepotyzm taki, że tam różnym przedsięwzięciom gospodarczym z udziałem jego brata przyznawane były dotacje państwowe i to całkiem spore. Otóż gdyby rząd nie miał prawa przyznawania nikomu żadnych dotacji, to już by jedna okazja zniknęła i nie byłoby problemu. Więc jestem za tym, żeby likwidować okazję, a nie żeby wzmacniać represyjność prawa, bo kto upilnuje strażników?
No mieliśmy niedawno taką aferę, że tam w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym korupcja się zagnieździła, więc to jest ilustracja tego, kto pilnuje strażników. Pan Wojciech Górski. Panie Staszku, co znaczy wygartywać z komina? No to jest cytat. To jest cytat z takiego opowiadania pana Grabińskiego pod tytułem Biały Wyrak, legenda kominiarska. No i tam on opisuje takiego majstra kominiarskiego i tak go charakteryzuje między innymi, że z niejednego komina wygartywał. To znaczy sadzę wygarniał z niejednego komina. To stąd się to bierze. Pan Mateusz Augustyn. O, jak pan ocenia biblijne przepisy karne? No, były surowe, co tu dużo gadać. Nie wiem, czy dzisiaj by wszystkie tutaj warto było dokonywać recepcji wszystkich tych przepisów karnych, bo na przykład jest tam taki przepis karny, nie pozwolić żyć czarownicy, czyli za czary według tego prawa biblijnego groziła kara śmierci. Ale żeby tak, to trzeba było wierzyć w czary. No ja akurat nie wierzę, w związku z tym myślę, że trzeba podchodzić do tego, jak zresztą do całego Starego Testamentu, cum grano salis, jak to mówili Rzymianie, ze szczyptą soli, bo wtedy tam od razu wiele problemów znika. Mateusz Augustyn. W czasie rządów Etlego w Wielkiej Brytanii opozycja względem niego w Partii Pracy domagała się przekształcenia związków zawodowych przez niego, znacjonalizowanych przez niego przedsiębiorstw w spółdzielnie. Czy gdyby ruch socjalistyczny poszedł w kierunku uspołeczniania środków produkcji, współcześnie byłoby lepiej? No, mieliśmy taki trend za sanacji. Zresztą nie tylko za sanacji, bo prezydent Wojciechowski, Stanisław Wojciechowski był działaczem spółdzielczym i on tam bardzo propagował te spółdzielnie. Później Eugeniusz Kwiatkowski też. No i co się okazało? To, że te spółdzielnie stały się takim żerowiskiem dla rozmaitych partyjnych dekowników. I w rezultacie na przykład tutaj pan Mieczysław Jałowiecki w swoich tych wspomnieniach na skraju imperium pisze, jak to się przekładało na sytuację, że mleko skupowane przez te spółdzielnie mleczarskie i to właśnie tam, a centrala ich była w Warszawie i tam już dopiero się żyło, kosztowało bardzo tanio w skupie. Także tam uzależnione było zresztą od procentu tłuszczu, także chłopi odwirowywali to na wirówkach i to mleko takie już odwirowane, właściwie bezwartościowe, dawali dzieciom i on to bardzo krytykował, że to niedożywienie powodowało u dzieci. No więc ja nie sądzę, żeby, znaczy nie jestem przeciwny temu, żeby były spółdzielnie, ale też nie uważam tej spółdzielczości za panaceum. Jest w Alejach Jerozolimskich taka kamienica, gdzie tam jest taki napis, nie wiem czy jest, ale kiedyś był przez samorząd i pracę społeczną do potężnej Polski Ludowej. No to są takie złudzenia inteligentów, myślę. Problem w spółdzielczości jest taki, podobnie jak w ogóle w publicznej własności, że nie bardzo wiadomo, kto odpowiada za nietrafne decyzje. Bo w przypadku własności prywatnej to wiadomo, ten, kto decyduje, czyli właściciel, on odpowiada i tu nikt z niego tej odpowiedzialności zdjąć nie może. Natomiast w przypadku takiej własności uspołecznionej to diabli wiedzą na ogół nikt. W związku z tym no, skłania to do lekkomyślności w podejmowaniu decyzji. Pan Mateusz Augustyn, jeszcze jedno pytanie. Czy Polska jest i czy powinna być państwem wyznaniowym oraz jakie praktyczne konsekwencje miałby wyznaniowy charakter państwa? No, gdyby Polska była państwem wyznaniowym, w ogóle państwo wyznaniowe tym się charakteryzuje, że rządzi duchowieństwo, tak jak na przykład w Iranie.
Ajatollahowie rządzą, nawiasem mówiąc, to Gazeta Wyborcza rozpętała na początku lat 90. taką kampanię przeciwko państwu wyznaniowemu, że właśnie Ajatollahowie chcą tutaj przejąć rządy w tym państwie, no i że prawo tego państwa jest dyktowane względami, czy w ogóle prawo państwa jest identyczne z przepisami religijnymi. To jest państwo wyznaniowe. Natomiast jest pewna subtelna różnica. Dlatego nawet jak państwo nie jest wyznaniowe, tylko normalne, to, że prawo państwowe musi opierać się na jakimś fundamencie etycznym. Musi. Nie ma możliwości takiej, żeby się na niczym nie opierało. Na przykład, dlaczego mielibyśmy karać kradzież? No bo kradzież jest zła. A skąd wiemy, że jest zła? No złodziej by powiedział, że nie jest zła, dobra jest. Więc musimy mieć jakiś fundament etyczny, który jest podstawą systemu prawnego. I mamy właściwie do wyboru dwie możliwości. Albo etykę, no w naszym przypadku powiedzmy chrześcijańską, która jest znana i ma pewne zalety, to nawet nie trzeba wierzyć w Boga, żeby doceniać te zalety etyki chrześcijańskiej. No, przypomnę to takie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to taka generalna w pewnym uproszczeniu jest etyka. Na to albo etykę sytuacyjną. Dobre jest to, co partia dzisiaj uważa za dobre. Więc jeżeli partia by na przykład jednego dnia uważała, że należy Żydów nosić na rękach, a następnego dnia uważałaby, że należy ich pędzić do gazu, no to jest właśnie etyka sytuacyjna. Ona jest bardzo niebezpieczna dla każdego, bo to nigdy nie wiadomo, co partii strzeli do łba. W związku z tym lepiej się trzymać takich etyk, że tak powiem, uzasadnianych autorytetem, nie poddającym się doraźnym politycznym zamówieniom. Pan Kamil Kalinowski. Panie Stanisławie, moje pytanie dotyczy sytuacji, której pan się obawia. Załóżmy na chwilę, że scenariusz się zrealizował i zostaliśmy narodem trzeciej kategorii we własnym kraju. Jak z tego wybrnąć i odzyskać kraj z tej pozycji? Czy jakiś kraj już kiedyś był w takiej sytuacji, jak sobie poradził? No, nie przypominam sobie, żeby jakiś kraj się znalazł w takiej sytuacji. Stany Zjednoczone, nie wie, znaczy trochę im jeszcze brakuje, ale no, lobby żydowskie ma bardzo wielkie wpływy polityczne, ale oczywiście jeszcze nie aż tak wielkie, żeby obywatele amerykańscy byli obywatelami trzeciej kategorii, jeśli już, to drugiej. Natomiast w Polsce byłoby to znacznie gorsze, dlatego że na czym polegałoby to? Na tym, że środowiska żydowskie by zdominowały Polskę ekonomicznie, uzyskałyby w Polsce dominującą pozycję ekonomiczną i to by była szlachta. A dlaczego trzecia kategoria? Dlatego, że no drugą kategorię by stanowili kolaboranci, a trzecią cała reszta. Bardzo trudno by było z tego się wydobyć. Nawet gorzej niż z takiej sowieckiego gniotu, bo tam też było podobnie. Ale wtedy mogliśmy liczyć na jakichś sojuszników, że tam pamiętam jak z dzieciństwa na paczce papierosów marki Sport był taki napis 20 papierosów BU, czyli bez ustników. No i tacy przeciwnicy komuny to tak sobie to interpretowali. 20 października przyjdzie Ameryka, Stalinowi utnie wąsy, Bierutowi uszy. No teraz by nie można było mieć takiej nadziei, że ktoś przyjdzie i tam utnie komuś uszy albo i co innego. Więc w tym sensie jest to gorzej. I pan André Relion. Szanowny panie Stanisławie, czy pan Bóg jest katolikiem? Ha!
To mi przypomina tytuł jednego z moich felietonów, czy Pan Bóg jest pobożny. Ale to i tutaj pan Relian idzie dalej. Czy Pan Bóg jest katolikiem? Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że katolicyzm to jest religia. A co to jest religia? Religia to jest więź między wyznawcami pewnej wiary. To jest więź. Pan Bóg w nic nie wierzy, Pan Bóg wszystko wie, w związku z tym nie jest katolikiem, bo katolicy wierzą, są ludźmi wierzącymi, a Pan Bóg nie jest wierzący, bo Pan Bóg żadnej wiary w cokolwiek nie potrzebuje. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem kończymy ten cykiel. Do zobaczenia przy cykielu następnym.